Proszę Państwa, zapraszam do posłuchania wykładu, pierwszego z czterech wykładów, który profesor Janusz Sajkis tutaj u nas będzie miał. Jest stara, nie tak stara jak Kitajczy, ale sięga do wieku XII swoją historią i najstarsza wiadomość to jest, jak dzisiaj wiemy, 1188 rok, ale oliwa już wtedy istniała. Niektórzy sądzą, że się nazywała Oława, co zresztą ostatnio powątpiewa się w to. Nazwę zawdzięcza cystersom, rozwój zawdzięcza cystersom, ale cystersów sprowadzili książęta. Ja nie będę opisywał katedry wszystkich zainteresowanych. No, zachęcam czy do mojej książki Z uśmiechem przez Gdańsk, której drugie wydanie kiedyś tam w 2000 którymś roku wyszło, czy do innych przewodników, bo jest ich sporo. Natomiast chcę poświęcić ten wykład atmosferze, czy tym wszystkim sprawom, dzięki którym Oliwa zasłużyła sobie na miano gdańskiego, czy nawet lepiej pomorskiego Wawelu. Ale może po kolei. Bardzo proszę, pierwszy obrazek. To jest pierwszy zapis nazwy Oliwy w dokumencie właśnie z 1188 roku. To jest dyplom księcia Świętopełka dla cystersów, przepraszam, nie Świętopełka, oczywiście to Sambora dla cystersów. Nawiasem mówiąc, legenda przypisuje założenie klasztoru jego ojcu, Sobiesławowi, legendzie zwanej Subisław, co zresztą na jedno wychodzi. My znamy ten dokument w podpisie dopiero gdzieś tam XV-wieczny. Niemniej jednak, nawet jeśli jest fałszerstwem, jak niektórzy przypuszczali, to jest to, musieli się liczyć z realiami. Tam są też dane, ja mam tych danych tutaj sporo, mianowicie, że zapisuje książę Sambor 7 wsi, właśnie jedna z nich to jest Oliwa. I nie wiem, czy to tutaj mam, czy nie. Tak, to będzie to. Te nazwy tych wsi są wymienione. Tak to brzmi. Ja sam, bo książę Pomorzan, pragnę powiadomić wszystkich synów Świętej Matki Kościoła, że świątobliwym mężom zakonu cystersów, których łaska Boża w miejscu zwanym Oliwa, kwe Oliwa Dicitu, na moich włościach zbudowanym osiedliła, dla uzdrowienia duszy mojej i mojej żony, tudzież mych rodziców i potomków, 7 wsi wraz z całym dobytkiem i dochodami testamentarnie przekazały. Nazwy zaś owych wsi są następujące. Oliwa, gdzie klasztor wybudowany, Salkowice, Kłębowo, Sterkowo, Stanowo, Gręzowo, Sincimice. Dał mi też książę, jak wiemy, tym samym dokumentem, dziesięcinę z gdańskich tawern portowych, czyli po prostu takich lokali gastronomicznych, chociaż tawerny to było coś więcej, bo były to i hotele, i przytułki, jednocześnie domy czasami niezbyt obyczajnego prowadzenia. I obciążył powinnością odbudowy zamku gdańskiego i mostu w razie potrzeby. Z tym, że pod słowem most, pomst, kryło się raczej pomost, nabrzeże, jakiś zaczątek dzisiejszych nabrzeży w starym porcie. No, przypomnę, że cystersi założono ich w 1115 roku, powstał pierwszy klasztor Clermont-Francy.
to jest, jak wiadomo, języki romańskie są zniekształconą łaciną. Clairvaux to jest zniekształcenie Clara Vallis, Jasna Dolina, bo cysterci takie nazwy sobie wprowadzali. W 1151 roku powstało duńskie opactwo w Esrum. Miałem przyjemność tam być. Zachowała się część budynków, chociaż dzisiaj to oczywiście nie jest już klasztor. Stamtąd mnisi przewędrowali część oczywiście do Kołbacza w 1173 roku, to jest Pomorze Zachodnie, i stamtąd do Liwy dwa lata wcześniej, w 1186. Może jeszcze tu dodam, że zwłaszcza w przedwojennych źródłach zawsze pisano w 1176 czy 8 roku, ale ponieważ dokument powstał, to znaczy skopiowano w XV wieku, popełniono pomyłkę. Skąd wiemy, że to jest pomyłka? Właśnie z akt dotyczących duńskiego tego opactwa, klasztoru Wesum, i akt dotyczących Kołbacza. Wiemy, że pierwsi cystersi stamtąd dopiero w 1186, a nie 76, tutaj zostali wysłani, a w dwa lata później książę Sambor ich uposażył. No i tak doszło do powstania klasztoru. Ciekawą rzeczą jest, gdy klasztor wybudowany, czyli już zaczęto go budować w momencie wystawiania tego dyplomu, czyli wszystko mogło być ustalone wcześniej. Kto wie, czy ten Sobiesław ojciec nie miał jakichś zamiarów, nie prowadził jakichś pierwszych rozmów na ten temat. Może w legendzie kryje się ziarno prawdy. No ale sięgnijmy wobec tego, zajrzyjmy do katedry, gdzie ta historia jest na ścianach napisana. Proszę bardzo, proszę kliknąć. Jest to ten fresk przedstawiający właśnie fundatora klasztoru. I tu od prawej strony mamy tego Sobiesława, następnie Sambo, jego syn Chrzcili pierwszy, potem zupełnie nieczytelny Świętopełk Wielki II, jego syn Chrzcili II. Tu tam przedstawiono. Proszę bardzo, przyjrzyjmy się Sobiesławowi trochę. Ten jest dosyć czytelny. Freski powstały w XVI wieku. Sprzeczają się uczeni, czy przed spaleniem, zniszczeniem przez Gdańszczan w czasie buntu przeciw Batoremu, czy po. Ale tak czy owak jest to XVI wiek, jest to wobec tego najstarsze przedstawienie katedry. Jeszcze gotyckiej, widać, że wieże mają hełmy gotyckie. Oczywiście nie należy wszystkiego traktować do głowy, ale widać, że to jest bazylika, główna nawa wyższa niż boczne, że ma transept już, że jest jakaś ozdoba tam nad prezbiterium, nawet widać taki ukośny hełm, czyli były już dwie wieże. No historia katedry jest dobrze znana, tak że ja tutaj do tego nie sięgam. Proszę bardzo, Sobiesław o tyle się mówi, że nie mógł założyć klasztoru, ponieważ umarł wcześniej znacznie. No tutaj mam informację, że zmarł między rokiem 1177 i 1179. Te daty śmierci dlatego są tak określane niedokładnie, że my dysponujemy dla tych książąt, tych pierwszych zwłaszcza, tylko datami dziennymi z nekrologów. Nekrolog Żukowie, nekrolog Oliwski, jeszcze inne nie podają dat rocznych. Tylko że zmarł,
wielki tam fundator czy książę 28 grudnia, a datę roczną szasę dośpiewać, dlatego historycy muszą szukać gdzie indziej i w tym przypadku tak właśnie ustalono tą datę, więc jak widać zmarł no, jakieś 10 lat przed ufundowaniem tego klasztoru. Po zniszczeniu kościoła odbudowano go i w 1613 roku powstały nowe portrety fundatorów pędzla Hermana Hanna, ale w tej samej kolejności przedstawione i oprawione w tą wspaniałą ramę. To jest naprawdę coś niezwykle pięknego. Ponieważ przy którymś remoncie już po wojnie odkryto pod nimi te freski, wobec tego teraz ta rama jest odchylana. Można ją odchylić i obejrzeć tam te starsze portrety fundatorów. To jest nowa ściana północna prezbiterii. No i jeszcze spójrzmy na następny obraz. Tak wygląda tenże Sobiesław, legendarny założyciel, namalowany przez Hermana Hanna i jednocześnie pokazuje widok kościoła w tym czasie, w 1613 roku. Ofiarowuje go Matce Bożej, tam święty Bernard z Clairvaux, tutaj jakieś anioły. No, Hermann Hahn był wybitnym malarzem i te obrazy są dobrze zachowane. Proszę bardzo. Tutaj mamy kolejnych dwóch, a więc Sambora i Mściwoja. I cóż można o nich powiedzieć? Sambor zmarł według... Sambor zmarł przed 1205 roku. Mściwój pierwszy w 1220 roku. Następny, proszę, to jest Świętopełk Wielki, który właśnie w 1220 rozpoczął panowanie, zmarł w 1266. Jego syn Mściwój II, który rozpoczął panowanie w Gdańsku z opóźnieniem, bo przedtem rządził przez parę lat jego brat Warcisław, bo Mściwój naraził się ojcu i ten preferował młodszego Warcisława, a zmarł w 1294. Jego panowanie obfitowało w rozmaite dramatyczne wydarzenia. I tak w 1227 roku zamordowano w Gąsawie Leszka Białego, seniora, który no, miał wszelkie widoki, żeby panować nad całą Polską. No, no, dzięki testamentowi Bolesława Krzywoustego, który tak podzielił Polskę na dzielnice, ale wyznaczył zawsze, kazał wyznaczać seniora. Baczał w tym być może palce Świętopełk. Na pewno nie on bezpośrednio zabił, bo zabił książę Wielkopolski, ale przypisywano mu to. Na pewno na tym skorzystał, bo po prostu ogłosił się księci. My mówimy książę i tak dalej, ale dzisiaj nauka obecna sądzi, są dowody na to, dosyć mocne przesłanki, że byli to namiestnicy księcia seniora, czy też króla, w zależności od tego, kiedy to było, którzy mieli tytuł duks,